Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na krótkiej lekcji, tym razem z która tutaj sobie śpi. Moi drodzy, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat słowa gern. Gern lub gerne. Wiele osób się mnie pyta, jaka jest różnica. Tutaj różnicy nie ma. Wydaje mi się, że to jest takie regionalne, że w niektórych regionach częściej mówią gerne, w niektórych jednak gern. Tak czy siak jest to naprawdę obojętne, jedna i druga wersja jest poprawna, zarówno w formie takiej y, mówionej, jak i w momencie, kiedy my tutaj to słowo piszemy. Czyli gern głównie znaczy chętnie. Ale moi drodzy, na pewno często słyszycie to gern w takiej sytuacji, na przykład jesteście w restauracji. I nie wiem, prosicie kelnera lub kelnerkę, żeby wam coś przyniosła, kartę, czy na przykład e, e, drugą butelkę wody, czy szklankę wody. I odpowiadacie temu kelnerowi po prostu danke. A taki kelner co wam wtedy odpowie? Odpowie wam gerne. Gern albo gerne. No i co, tłumaczymy chętnie? No bez sensu. Wtedy po prostu, jeśli my komuś za coś dziękujemy... Się, włączyła, jeśli my komuś za coś dziękujemy, yy, to bardzo często po prostu tutaj Niemcy odpowiadają gern lub gerne. Czy coś w stylu, no, no, że z miłą chęcią nam tutaj tą daną rzecz po prostu zrobili. Za bardzo nie wiem, jak to przełożyć na język polski, yy, no bo jak my komuś mówimy, dziękuję, to co ktoś nam mówi, dziękuję, to co odpowiadamy. Nie ma za co, o, nie? Często my, my odpowiadamy, o, nie ma za co. Dlatego tutaj y, zachęcam też, żebyście wy używali, na przykład ktoś wam, za coś, ktoś wam powie po prostu y, danke, że coś tam komuś zrobiliście, to możecie odpowiedzieć gerne. Y, gerne, moi drodzy, też mm, używamy, chcąc powiedzieć, że coś lubimy albo nie. Bo, kochani, przypominam, że czasownik mögen, jako lubić, nie łączymy z drugim czasownikiem. Nie możemy powiedzieć, ich mag Radfahren, że lubię jeździć na rowerze. Nie mogę powiedzieć tak. Jedni twierdzą, że to jest dopuszczalne, że to nie jest jakiś tam błąd. Drugie osoby znowu twierdzą, mam tu na myśli nauczycieli języka niemieckiego. Niektórzy twierdzą, nauczyciele, że jest to błąd. Pamiętajcie, że jeśli Niemcy, rodowici po prostu. Tak nie mówią, tak nie używają. No to my też tak nie powinniśmy. A wiadomo, że nas zrozumieją. Ale jeszcze raz. Nie powiemy, nie używamy czasownika mygen z drugim czasownikiem. Czyli i mag Nie wiem. Ja nie lubię pracować. Ich mag nicht arbeiten. No tak by nam pasowało powiedzieć. Ale nie. Wtedy po prostu używamy jakby budujemy zdania z tym gen. Na przykład takie nasze lubię jeździć na rowerze, to będzie ich fare rad gern. Czy gerne? Ich fahre rad gern. Oda ich fahre gerne rad. Tutaj ta kolejność powiedzmy, że jest obojętna. Albo mogę powiedzieć Ich arbeite nicht so gern. Ja nie pracuję chętnie. Albo nie wiem, ich koche nicht gern. Ja nie gotuję chętnie. Czyli po prostu, że nie lubię gotować. Albo mogę powiedzieć, że mein man kocht nicht gern. Czyli też tutaj takie, że coś lubimy robić, tak? Lub, lub e, lubimy, lub nie lubimy. Też tutaj używamy tego gen Jeszcze tutaj jakbyście się zastanawiali, no to kiedy mögen, kiedy mögen ma znaczyć lubić? Wtedy, kiedy mówimy, na przykład mogę powiedzieć, ich mag hunde, tak? Lubię psy. Czyli podajemy rzeczownik. Mogę powiedzieć, nie wiem, Wiktor, czyli, czyli mój syn, Wiktor mag kein fleisch. Wiktor nie lubi mięsa, czyli tutaj podajemy rzeczownik, albo nie wiem, mogę powiedzieć, iść mak pizza, lubi pizzę. Iść esse gern pizza, czyli jem chętnie pizzę, czyli lubię jeść pizzę, ale iść mak pizza. Mam nadzieję, że to jest jasne, kochani. Do zobaczenia.